Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. I całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób, także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Kochani, ta Ewangelia to Ewangelia płynąca nadzieją. Z tej Ewangelii możemy zaczerpnąć niezmierzone bogactwa nadziei. Bo oto Jezus nas powołuje do tego, byśmy byli Jego apostołami. Kiedy dzisiaj wspominamy apostołów Szymona i Judę Tadeusza, to trzeba byśmy sobie uświadomili, że nie tylko ich Jezus powołuje, ale Jezus powołuje nas wszystkich do wielkich rzeczy. Tam, gdzie żyjesz, tam, gdzie jesteś, tam masz być apostołem, tam masz apostołować, tam masz działać, tam masz mówić o Bogu, może nie tyle słowami, ale stylem swojego życia. No i w tej Ewangelii widzimy i doświadczamy tego, co nam pomoże w apostolstwie, co nam pomoże w tym działaniu wielkich rzeczy w życiu. Otóż zwróćmy uwagę, że Ewangelia zaczyna się pewnego razu. Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. I całą noc trwał na modlitwie do Boga. Kochani, to uskrzydla, to dodaje siły. To nas motywuje do bycia blisko Boga. To nas motywuje do apostolstwa, modlitwa. Moje zwrócenie się w stronę Najwyższego, moje zawierzenie Mu swojego życia. To daje siłę. Więc ta Ewangelia jest o nadziei, ale też mówi nam o tym, żeby się po prostu modlić. My często narzekamy, że w naszym życiu nie dzieje się za dobrze, że jest jakoś ciężko, że jest jakoś trudno. A czy pamiętamy, żeby się po prostu modlić, żeby przyjść przed Najświętszy Sakrament, żeby popatrzeć na Pana Jezusa i się po prostu modlić. Ta Ewangelia jest pytaniem o moją modlitwę, o moją więź osobistą z Jezusem Chrystusem. Czy się modlę? Jak się modlę? Czy mam czas dla Niego? Im więcej czasu poświęcę Bogu, im więcej czasu oddam Jezusowi Chrystusowi, tym więcej będę miał sił do apostolstwa, do działania, do życia. Im więcej wpuszczam w przestrzeń mojej duszy Pana Jezusa, im bardziej Go angażuję w moje życie, tym to życie bogatsze, tym to życie wzmocnione Jego łaską i nadzieją. Idźmy zatem naprzód z taką Bożą nadzieją, Bożą mocą i Bożą radością, wiedząc, że On nas powołuje do tego, byśmy byli Jego apostołami w tym współczesnym świecie, ale módlmy się nieustannie. Bogu dziękujmy, ducha nie gaśmy, bądźmy apostołami Jezusa i zechciejmy oddawać Mu należną cześć, chwałę i uwielbienie, modląc się
sercem do serca. Szczęść Boże.